narciarz ma to! Oh yeah, gramy, gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak, witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 3 Zombie. Dzisiaj poradnik jeden z ważniejszych, bo będzie dotyczył tarczy zombie. Jak widzicie, kierujemy się do pierwszego poradnika, a więc jak zbudować tarczę, rakietową tarczę zombie. Znajdujemy się właśnie w tej lokacji, idziemy po schodach. Idziemy prosto tutaj do tego pomieszczenia, gdzie znajduje się pierwsza część. Jest to taka butla z gazem, z jakimś tam pewnie dwutlenkiem azotowym czy coś. Dobra, mniejsza mało to. To jest mało istotne akurat. Pokażę wam dodatkowo do tego lokację. Tutaj właśnie znajduje się, tak jak pokazywałem, obok okna znajduje się już druga lokacja, gdzie może się znajdować właśnie ta butla. I tutaj zaraz obok właśnie tych skrzyń zrobimy malutkie cięcie. Niepotrzebnie może nawet, ale to nic. Zaraz właśnie obok skrzynek koło schodów znajduje się kolejna miejscówka. Także to już mamy za sobą. Kolejna część będzie to taki element z orła metalowego, właśnie ten, który widzicie. On znajduje się właśnie tutaj na moście, ewentualnie zaraz obok tutaj tego okna. Pokazuję to właśnie bardzo wyraźnie teraz. Lecimy dalej. Tutaj uwaga na te zombie, bo jest nieco trudniej. I tu znajduje się trzecia lokacja tej właśnie części. Także słowem od razu, tak na marginesie, powiem, że naprawdę ciężko jest tutaj ominąć ich. Właściwie nie będę omawiał tych lokacji, bo widzicie, gdzie ja idę, także nie ma sensu za bardzo. Bardzo ciężko jest ominąć zombiaków, ponieważ jest to troszeczkę bardziej zmodyfikowane, dlatego że one idą już środkiem, a nie jak w Black Ops 2 idą zaraz przy krawędzi. Także bardzo ciężko jest to je ominąć i no właściwie jeden zombiak was potrafi zablokować. Food Light District. Tutaj i jak w kierunku może do teatru, już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Znowu wchodzimy na prawo i uwaga, zaraz obok Juggernoga pod spodem zasilania jest jedna miejscówka. Tutaj, gdzie pokazywałem, jest druga i trzecia znajduje się tutaj na tym foteliku. Także już macie pełne trzy lokacje. Pokazałem wszystkie właściwie, co jest bardzo, bardzo przydatne, dlatego że szukałem też na internecie gdziekolwiek, jak jakiś dupek, za przeproszeniem, znalazł część, to po prostu nie pokazywał więcej lokacji. Dobra, mamy wszystkie części. Tak właśnie wygląda zbudowana tarcza rakietowa. Co więcej mogę powiedzieć? Bierzemy ją. Zaraz ją pokażę. Dodatkowy ma właśnie w nowej części Black Ops zastosowanie, mianowicie właśnie tą rakietę. Zaraz sobie zobaczę. Zresztą widzieliście na samym początku, ale jeszcze pokażę wam, o co chodzi. Jak widzieliście, odtrąciłem zombiaka. Normalne przepychanie też daje radę. Siódma runda bez problemu jednego dał radę powalić. Jak widzicie, tutaj mam bardzo dużą grupkę zombie, taki pociąg, i zaraz wam zaprezentuję, jak to działa. Uwaga! I bang! Yeah. I jeszcze raz wam zaprezentuję. Pach! No, troszeczkę się opóźniłem z pierwszym. A, no właśnie. Dostajecie achievement, trafienie, czyli co najmniej 10 zombie macie zbić właśnie taką metodą. Także dodatkowo jeszcze achievement jest. Wszystkie lokacje, gdzie znajdują się części tarczy i samo zbudowanie tarczy. Także mam nadzieję, że wam to bardzo dobrze podsumowałem. Mam nadzieję, że wam się spodobał przede wszystkim ten filmik. Pamiętajcie, żeby go ocenić, skomentować i zasubskrybować mój kanał, dlatego że jeszcze będzie o wiele, wiele poradników.
na temat właśnie Black Ops 3. No jestem zdumiony, bardzo, bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie przyjęliście tą te poradniki po prostu. Jestem mega zadowolony. Ja wam dziękuję za obejrzenie mnie do końca i pamiętajcie, o czym mówiłem, czyli łapeczki, komentarze i subskrypcje. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym poradniku. Na razie. Zombie apocalypse.